Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj, żeby nie było nudno, postanowiłam, że nagram film o pielęgnacji. Na moim kanale bardzo często i najbardziej lubiane przez Was są vlogi, w których opowiadam Wam o tym, jak właśnie wygląda moje życie we Włoszech i nie tylko. Dzielę się z Wami też moimi przepisami, szybkimi, tanimi, ale naprawdę smacznymi, ale też lubię dzielić się właśnie moimi nowościami, jeśli chodzi o pielęgnację. Wiem, że bardzo dużo osób docenia ten temat ze względu na to, że też, tak jak i mnie, fascynuje Was ten świat kosmetyków. Powoli żegnamy okres zimowy, okres bardzo trudny i ciężki dla naszej skóry. Witamy natomiast wiosnę, jest to okres taki bardzo pozytywny, kiedy na zewnątrz ptaki śpiewają, rośliny rozkwitają, jest coraz więcej zieleni i w ogóle takiego optymizmu z każdej strony. Każda pora roku ma swoje plusy i minusy. Wraz z wiosną żegnamy nasz ukochany retinol. Ja właśnie odstawiłam go od kilku dni i postanowiłam, że właśnie teraz skupię się na innych składnikach aktywnych, które też pomogą mi właśnie, by moja skóra wyglądała lepiej, by była promienna. Mimo wszystko walczyć i zapobiegać przebarwieniom. Na pewno chcemy wszyscy cieszyć się przepiękną, błyszczącą, rozświetloną, promienną skórą i właśnie dziś w tym odcinku chciałabym Wam pokazać, jakie kosmetyki i jakie składniki powinniście wprowadzić do Waszej pielęgnacji właśnie w okresie wiosny. Wszystkie kosmetyki, które Wam dzisiaj pokażę w dzisiejszym filmie, zamówiłam sobie na stronie Drogeria Pigment, także jeśli mieszkacie za granicą albo mieszkacie w Polsce, czego Wam zazdroszczę, bo wiem, że ta drogeria jest też w Krakowie i w innych miastach, jeśli macie do niej tak dostęp bezpośredni, to po prostu bardzo Wam zazdroszczę, ale dla tych z Was, którzy nie mają takiego dostępu, tak jak ja, no to zapraszam Was na zakupy online, bo wysyłają za granicę, paczuszka przychodzi przepięknie zapakowana, wszystko zabezpieczone. Bardzo często ta drogeria robi ogromne promocje, także możecie znaleźć coś naprawdę bardzo ciekawego. Po tytule już wiecie, że jeśli chodzi o składniki, które dziś omówimy sobie, jest to witamina C i niacynamid. Opowiem Wam w kilku słowach, dlaczego powinniście wprowadzić je do Waszej pielęgnacji, czego powinniście się obawiać, w jakich kosmetykach je znajdziecie i jak one zadziałają na Waszą skórę. Zacznijmy już od bardzo popularnej od wielu lat witaminy C. Jest to witamina całoroczna, witaminę, którą ja uwielbiam, bo ona ma takie działanie natychmiastowe na naszą skórę. Gołym okiem w bardzo szybkim czasie zobaczymy cudowne efekty. Jeśli Wasza skóra jest właśnie poszarzała, jest taka pozbawiona blasku, to to jest witamina, którą musicie wprowadzić, powinniście wprowadzić do Waszej pielęgnacji. Kosmetyki z witaminą C możemy podzielić na dwa rodzaje. Jeden to jest czysta forma witaminy C, czyli kwas askorbinowy i taka forma witaminy C na pewno działa szybciej, ale ma też taki minus, że może podrażniać naszą skórę, ta skóra może się też zaczerwienić, możemy odczuwać takie delikatne mrowienie. Na pewno kosmetykiem, który mogę polecić właśnie z czystą formą witaminy C są kosmetyki z The Ordinary albo na przykład kosmetyk LiqPharm. Drugą kategorią witaminy C są oczywiście jej pochodne i tutaj mamy duży plus, ponieważ ta witamina jest bardziej stabilna, może działać wolniej, ale ma też takie mniejsze działanie uczulające i podrażniające. To, co musicie wiedzieć, to witaminę C nie łączymy z kwasami, które teraz możemy już odstawić, nie łączymy jej z retinolem i nie łączymy ją z niacynamidem. O co tu chodzi z tym łączeniem? Chodzi o to, że jeśli wprowadzamy witaminę C czy niacynamid, by nie nakładać ich na twarz w tym samym momencie, czyli najpierw może mocne serum z witaminą C i zaraz potem serum z niacynamidem czy krem z niacynamidem. Lepiej po prostu odłożyć je na dwa różne momenty. Rano jeden składnik, wieczorem drugi składnik. Ja na przykład bardzo często rano używam witaminy C, a wieczorem niacynamidu. U mnie nakładanie witaminy C, serum, kosmetyku, kremu z witaminą C jest już takim krokiem obowiązkowym dla mnie. Zauważyłam, że moja skóra jest bardziej napięta, bardziej witamina C sprawi, że Wasza skóra naprawdę w krótkim czasie bardzo poprawi swój stan, nie tylko będzie lepiej rozświetlona, nie tylko będzie ujednolicony ten koloryt Waszej skóry. Uszczelnią się też naczyńka krwionośne. W delikatny sposób pomoże Wam rozjaśnić przebarwienia. Witamina C Poprawi też elastyczność Waszej skóry i wpłynie też na syntezę kolagenu, co jest bardzo ważne, bo dzięki temu będzie miała właśnie takie działanie przeciwzmarszczkowe. Bardzo dobrze jest używać witaminy C rano, bo nie tylko będzie chroniła nas właśnie przed czynnikami zewnętrznymi, ale też wspomoże tą ochronę przeciwsłoneczną. Kosmetykiem, którym myślę warto się zainteresować, jest LiqPharm Serum Rich. Mamy tutaj czystą formę witaminy C, więc po otwarciu tego opakowania mamy 3 miesiące do zużycia, bo musicie wiedzieć, że witamina C jest bardzo niestabilna. Więc kiedy ten serum zmienia się kolor, kiedy zapach się zmienia, w ogóle czujecie jakiś inny efekt po jakimś czasie na skórze, to znaczy, że ta witamina C już straciła swoje działanie i lepiej taki kosmetyk sobie odłożyć. Polecam też używanie takiego serum nie tylko na twarz, ale również na dekolt i właśnie na ręce. To serum zwalcza wolne rodniki, rozjaśnia przebarwienia. Mamy tutaj niezjonizowane formy witaminy C, które właśnie są protegowane przez obecność witaminy E i magnezu. Ta forma wzbogacona jest też o hialuronian sodu, czyli taki małocząsteczkowy kwas hialuronowy. Dzięki temu ona też przenika do głębszych warstw naszej skóry. Bardzo fajny kosmetyk, warty uwagi, ale uwaga, to już jest bardzo bogata witamina C, więc ostrożnie wprowadzajcie takie stężenie wolniej. Kolejnym bardzo ciekawym produktem jest Neroli Shake z firmy Iossi. Mamy tutaj taki dwufazowy eliksir, też z witaminą C. Zobaczcie z bliska, jak on się prezentuje. No bomba. I uwierzcie mi, on tak przepięknie rozświetla skórę, ponieważ te drobinki, które tutaj są w środku, rozświetlają i odbijają przepięknie światło. Zawarty w eliksirze hydrolat z kwiatu gorzkiej pomarańczy łagodzi podrażnienia, działa tonizująco i odświeżająco. Mamy tutaj też ekstrakt z pomarańczy i cytryny. On jest bardzo rzadki, ale on przepięknie rozświetla naszą skórę. W tym serum została zastosowana stabilna forma witaminy C. Daje ona taki ogromny zastrzyk dla zmęczonej skóry. Bardzo fajny też ten dozownik, ten aplikator. Te serum tutaj ma takie działanie, które stymuluje kolagen i ma takie działanie właśnie rozjaśniające. To, czego szukamy właśnie w kosmetykach na wiosnę. Kolejnym serum, które bardzo lubię i o którym bardzo często mówię na moim kanale, jest oczywiście ten z The Ordinary z witaminą tetraisopalmitate. To jest taka bardziej stabilna forma witaminy C i taka bardziej bezpieczna, bardzo dobrze przebadana i ona daje naprawdę świetne efekty przy dłuższym działaniu, przy dłuższym stosowaniu. Forma też bardzo, bardzo wodnista. Ona jest jak woda, więc kropiemy sobie ją na dłoń i później rozprowadzamy na twarz. O tym serum już mówiłam wiele razy, ma takie działanie też wypełniające, mam wrażenie, jakby wypełniały nasze zmarszczki. Mamy 6 miesięcy po otwarciu, dlatego właśnie, że ta forma witaminy C jest zupełnie inna, to nie jest czysta forma witaminy C, tylko właśnie w formie tetraizopalmitate. Ma takie działanie wypełniające na skórze, tak jakby taki delikatny botoks, nie wiem, jak go nakładam pod krem, to czuję, że ta skóra jest tak pięknie nawilżona i jakby wypełniona. Bardzo go polecam, to już jest moje drugie opakowanie i na pewno nie skończy się na tych dwóch, bo plusem jest właśnie to, że nie mamy takiego uczucia mrowienia, pieczenia. Jest on bardzo przyjemny, ma bardzo fajny zapach. Kolejnym kosmetykiem z witaminą C, które mogę polecić, jest Bielenda Professional. Jest to nowa seria Wit C Active i tutaj mamy tą wersję na noc z kwasem ferulowym i witaminą C. Fajny krem, fajna propozycja, fajny ten dozownik. Tutaj ten kwas ferulowy podbija właśnie działanie tej witaminy C. W składzie mamy też skwalan, hydrolat z zielonej herbaty, olej z kameli japońskiej. Kolejną propozycją jest Alkemie Wake Up Shot, też świetny krem z takim bardzo wygodnym dozownikiem. No to jest już taki hardkorowy krem, który naprawdę daje taki zastrzyk energii naszej skórze. Ona staje się właśnie taka rozświetlona, promienna. W tym kremie znajdziemy bardzo wysoką zawartość witaminy C, właśnie pozyskiwaną ze śliwki kakadu i aceroli. Mamy tutaj uderzeniową dawkę witaminy C w 3 postaciach. Ona stymuluje tutaj właśnie syntezę kolagenu, kwasu hialuronowego i ceramidów. Bardzo polubiłam się z tym kremem ze względu też na zapach, za to jak on się wchłania i to, że zauważyłam efekty po kilku dniach. Po kilku dniach stosowania zauważyłam, że moja skóra jest taka rozjaśniona, tak jakby wygładzona, tak jakby ten koloryt był naprawdę ujednolicony. Jego wystarczy naprawdę niewiele i czujemy to takie, że on się wchłania w skórę i to działanie widać gołym okiem. Kolejną bardzo ciekawą propozycją, jeśli chodzi o witaminę C w kosmetykach, to jest Glow Up firmy Alkemie. Jest to taka maseczka 2 w 1, która ma wewnątrz tak jakby musli. Nie spodziewajcie się efektu takiego mocnego peelingu, bo te drobinki są tak delikatne, że prawie niewyczuwalne. Jest to bardzo takie soft. Ona ma tutaj takie właśnie niby 2 funkcje, takiego peelingu na twarz i właśnie takiego odżywienia. Ja bardziej stosuję ją właśnie jeśli chodzi o to drugie działanie, które widać naprawdę gołym okiem. To jest dla mnie taka maseczka na świetne, ważne wyjścia. Zrobiłam sobie ją wczoraj. W tej maseczce znajdziemy taką uderzeniową dawkę witaminy C rozpuszczonej w olejach. Według mnie jedna z najlepszych maseczek, jakie kiedykolwiek miałam okazję przetestować. Ma przepiękny i bardzo miły zapach takich cytrusów. W tej maseczce znajdziemy kompleks ekstraktów z owoców jak guarana, acerola, rokietnik, żurawina czy amazoński kamu kamu. To, co jest też bardzo ciekawe właśnie w tej maseczce, to to, że ona dociera w głąb naszej skóry i ona uwalnia się tak stopniowo, czyli przez cały dzień, przez kilka godzin ta witamina C jest uwalniana, te składniki aktywne działają i ta skóra pozostaje przez dłuższy czas właśnie promienna, rozświetlona. Bardzo fajna propozycja maseczki tutaj po otwarciu 6 miesięcy, bo tutaj mamy tą bardziej stabilną formę witaminy C. 97,8% naturalnych składników, przepiękny zapach, tak jak Wam mówiłam. Mamy takie właśnie pobudzenie też syntezy kolagenu, tak jak w pozostałych kosmetykach z witaminą C. Numer 1, jeśli chodzi o maseczki do twarzy. Przejdźmy teraz do drugiego składnika, który jest też równie ważny jak witamina C i chodzi tutaj o niacynamid. Jest to składnik, który jest coraz częściej wykorzystywany właśnie w kosmetykach. Już jeśli chodzi o kosmetyki koreańskie, stosowany jest bardzo często, bo właśnie Koreanki chcą mieć taką skórę bardzo gładką, bez żadnych niedoskonałości. Kiedyś ten składnik wykorzystywany był przez osoby, które miały problemy ze skórą, walczyły z trądzikiem. Dziś wiemy, że jest to składnik, który naprawdę może świetnie się sprawdzić dla każdego. Ma on takie działanie przeciwzapalne, przeciwgrzybiczne. Świetny składnik, by wprowadzić go właśnie do pielęgnacji, kiedy używamy retinolu czy kwasu. Oprócz tego, że niacynamid właśnie oczyszcza nasze pory, ujednolica koloryt skóry. Odbudowywuje on też warstwę hydrolipidową naszej skóry, czyli jest to bardzo ważne właśnie, kiedy używamy takich bardziej drażniących kosmetyków. Nie łączymy ich razem, ale jeśli na przykład wieczorem używamy kwasów albo jeszcze retinolu, to dobrze jest wprowadzić niacynamid na przykład rano. Pierwszym kosmetykiem, który jest też u mnie nowością, zamówiłam sobie niedawno w Drogerii Pigment właśnie kosmetyki, serię kosmetyków z firmy Asoa i właśnie doczytałam się, że w tym kremie pod oczy mamy tutaj właśnie ekstrakt z kawy z kwasem hialuronowym, koenzymem Q10 i witaminą B3, a witamina B3 to nie jest nic innego jak właśnie niacynamid. On tutaj jest, ten niacynamid znajduje się prawie na samym końcu, więc jego nie będzie zbyt dużo, ale właśnie dobrze jest też wprowadzić taki składnik, by bardzo dobrze nawilżyć skórę wokół oczu i by właśnie odbudować tą warstwę hydrolipidową w tych okolicach. Kolejnym kosmetykiem jest Alkemie Don't React i jest to taki tonik probiotyczny, który fajnie jest używać już po oczyszczeniu naszej skóry, kiedy skóra jest dobrze umyta. Spryskujemy całą twarz właśnie takim tonikiem i tutaj w składzie właśnie mamy też niacynamid. W toniku znajdziemy też ekstrakt z korzenia łopianu, który poprawi naturalną barierę ochronną naszego naskórka i też złagodzi jakieś tam zaczerwienienia. Mamy też hydrolat konopny, który też tak dogłębnie nawilży naszą skórę i też ma takie działanie łagodzące. Oczywiście wspomniany już wcześniej niacynamid, który też ma takie działanie łagodzące. Składnikiem, który też myślę, że jest bardzo ciekawy, jest pieprz tasmański, który ma właśnie takie właściwości przeciwzapalne i wyciszające. uszczelnia on naczynia krwionośne, łagodzi zaczerwienienia skóry, obrzęki i jakieś takie nieprzyjemne uczucie pieczenia. Dzięki tym wszystkim składnikom ten tonik właśnie będzie zwężał pory, nawilżał, łagodził. Bardzo wygodny ten aplikator, naprawdę zapach jest cudowny. Dzięki temu też składniki aktywne, które nałożymy później po aplikacji tego toniku, będą lepiej wnikały w naszą skórę, co też jest bardzo ważne, bo wtedy po prostu wszystko lepiej razem działa. Bardzo ciekawą też propozycją jest kosmetyk, o którym też już Wam mówiłam wiele razy. Jest to Purito Fermented Complex 94 Boosting Essence. Jest to esencja, ma w swoim składzie 94% właśnie fermentowanych składników. Mamy też tutaj właśnie niacynamid 3%. Cudowny kosmetyk, który uwielbiam aplikować. Tutaj akurat nie mamy aplikatora, tak jak wcześniej Wam pokazywałam, tylko lejemy go na ręce, wklepujemy w twarz. Odczekujemy kilka sekund, powtarzamy tą czynność około 2-3 razy i będziemy właśnie miały takie działanie bardzo kojące, łagodzące podrażnienia. Właśnie ta fermentacja w tym kosmetyku jest bardzo ważna ze względu na to, że dzięki niej ta cząsteczka jest o kilka tysięcy razy mniejsza i przez to ona łatwiej przenika naszą skórę. Ta esencja pomoże nam właśnie w walce z przebarwieniami, w krótkim czasie poprawi stan Waszej skóry. Ona działa na różne strefy właśnie, by walczyć z przebarwieniami i by bardzo głęboko nawilżyć naszą skórę. Kolejną bardzo ciekawą propozycją jest Basic Lab i mamy tutaj serum. Ja akurat wybrałam to z 10% trehalozą i 5% peptydem. To serum ma naprawdę bardzo długą listę, jeśli chodzi o składniki aktywne. Zacznijmy od tego, czego jest najwięcej, czyli trehaloza, która tak skutecznie przyczynia się do poprawy kondycji naszej cery. Zwiększa też poziom nawilżenia. Mamy tutaj oczywiście też niacynamid, który stymuluje właśnie produkcję ceramidów. To serum na bazie neuropeptydu z NAP8 pobudza nasze fibroblasty do produkcji włókien kolagenowych i właśnie dzięki temu nasza skóra staje się bardziej gęsta, delikatnie się wygładza. Znajdziemy tutaj też kombinację różnej wielkości cząsteczek kwasu hialuronowego, który właśnie tworzy taką barierę okluzyjną i zapobiega właśnie utracie wody na skórze. Wielocząsteczkowy kwas hialuronowy stworzy właśnie taką barierę okluzyjną i zapobiegnie utracie wody z naskórka, natomiast małocząsteczkowy kwas efektownie przeniknie do głębszej warstwy naszej skóry. To serum to prawdziwa bomba, jeśli chodzi o odbudowę naszej warstwy hydrolipidowej skóry. Jeśli używacie kwasów, jeśli używacie retinolu albo używaliście, to bardzo dobrze jest właśnie wprowadzić do pielęgnacji to serum, bo one zadziała jak taka bomba witaminowa, jeśli chodzi o odbudowę naszego naskórka. Świetną propozycją też dla osób, które mają problematyczną skórę, tłustą, z trądzikiem, jest propozycja od Bielendy i tutaj mamy Supreme Lab, specjalistyczne serum seboregulujące. Mamy tutaj 5% niacynamid, mamy tutaj 10% kwasów PHA i mamy tutaj cynk. Tutaj kwasy wykorzystane w tym kremie to są takie kwasy najbardziej bezpieczne. Jest to kwas laktobionowy i glukonolakton. Właśnie one nie mają takiego działania drażniącego, więc jeśli inne kwasy Was podrażniają, to tego się tutaj nie musicie obawiać. On właśnie wygładza, wspomaga redukcję stanów zapalnych, rozjaśnia, ma właściwości też przeciwzmarszczkowe i antyoksydacyjne. Mamy tutaj cynk, który też właśnie działa kojąco i antybakteryjnie. Niacynamid oczywiście, który pomoże nam zwalczyć przebarwienia, jakieś niedoskonałości, widoczność naszych porów. Także to jest kolejny kosmetyk, który może Was zainteresować. To tyle, kochani. Film miał być króciutki, ale jak zwykle rozgadałam się, bo chciałabym Wam tak zawsze dużo powiedzieć, pomóc Wam w wyborze kosmetyków, które poprawią stan Waszej skóry, bo naprawdę niedużo trzeba. Trzeba tylko wiedzieć, co z tym czym łączyć, dlaczego, czego używać i stan Waszej skóry naprawdę widocznie się poprawi. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do oglądania kolejnych moich filmów. Jeśli jest jakiś kosmetyk, którego nie wymieniłam, a Wy polecacie i bo się u Was świetnie sprawdził, to jak najbardziej piszcie pod spodem. Ja się teraz z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmie. Cześć Wam!